Na stadionie Energa Gdańsk trwa właśnie wymiana murawy. Jako pierwsze boisko w polskiej ekstraklasie będziemy mieć murawę hybrydową, czyli połączenie murawy sztucznej z murawą naturalną. Murawa ma większą wytrzymałość, urazy, ewentualne kontuzje są podobno też mniejsze. Dzięki wymianie zyskamy też większe możliwości, jeżeli chodzi o używanie murawy w celach niepiłkarskich, czyli mamy nadzieję, że więcej osób będzie mogło przy różnych okazjach na murawę schodzić. Prace przebiegają kilkuetapowo, w tej chwili trwa przygotowanie podłoża pod murawę, potem jeszcze kilka tajemniczych zabiegów, które firma Trawnik Producent tutaj będzie prowadzić i etap zwieńczenia, czyli położenia murawy na kilka dni, tak żeby ukorzeniła się jeszcze przed pierwszym meczem.